przechód. Z tyłu widać tablicę, w tej miejscowości się znajdujemy, właściwie to na przedpolach tej miejscowości, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, co widać też w tle, czyli droga. Droga powiatowa, która w końcu doczeka się totalnej, ogromnej, całkowitej zmiany, przemiany. Tak, dzień dobry. Dzisiaj przewrotnie znajdujemy się na końcu miejscowości, a nie na samym początku, tuż przy granicy naszej gminy. I w końcu mogę się pochwalić dosyć dużym sukcesem, czyli remontem tutaj drogi powiatowej. Oczywiście zgrzeszyłbym, gdyby przypisał sobie całą zasługę w tym remoncie, ale są to starania i wsparcie pani dyrektor Krystyny Bęć z Zarządu Dróg Powiatowych i oczywiście starosty Mariusza Filipiuka. Jak również tutaj muszę podkreślić to, że bardzo dużą pomoc okazuje przy tego typu inwestycjach radny powiatowy Tomasz Andrejuk i też jego wsparcie tutaj w dużej mierze pomogło, ale tak, cieszę się, bo w końcu ta droga doczekała się remontu. Jest to moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem chyba najbardziej zniszczony odcinek drogi powiatowej znajdujący się na terenie gminy Sosnówka, właśnie biegnący przez miejscowość Przechód. I tutaj cieszę się, że powoli udaje mi się remontować te drogi, bo jak już wszyscy wiemy, został wyremontowany odcinek drogi w Wygnance. Czekamy na remont odcinka drogi w Pogorzelcu i to nie są małe odcinki, bo to są około kilometrowe odcinki. Teraz panie wójcie, prosimy właśnie o opis dokładny tej drogi. Kilometrówka, co się będzie działo, jak bardzo ważna jest to trasa na terenie gminy Sosnówka, dokąd prowadzi, kto z niej najczęściej korzysta. Prawdopodobnie jest to skrót również pomiędzy stolicami gmin, że tak nazwę, pomiędzy Sosnówką, Tuczną i Łomazami. Tak, można też dodać jeszcze, że tędy skrótem możemy dotrzeć również do Kodnia, więc to nie tylko tak. Pogranicze gminy Sosnówka z gminą Tuczna, natomiast wracając już do naszej gminy, dla mnie każda droga jest ważna i moje założenia są takie, żeby sukcesywnie remontować drogi najbardziej zniszczone. I tutaj nie wyróżniamy żadnych miejscowości, nie wyróżniamy żadnych miejsc, czy te drogi są bardziej uczęszczane, czy też mniej. Nie patrzmy pod tym kątem, ze względu na to, że nawet jeżeli niewiele osób mieszka przy danej drodze lub niewiele osób z tej drogi korzysta, to one również zasługują, ci ludzie, którzy tu mieszkają, również zasługują na to, żeby jechać po wyremontowanej drodze, na przykład będąc tutaj w przechodzie, rozmawiając z mieszkańcem, zadałem mu, właśnie pytał też o ten remont, zadałem mu krótkie pytanie, kiedy ta droga była remontowana, odpowiedział, że on nie pamięta. Co tym bardziej mnie cieszy, że udało się pozyskać te środki w jakiś tam sposób i dokonać remontu naprawdę zniszczonej drogi i myślę, że tutaj przez kilka ładnych następnych lat już będzie fajny asfalt, fajnie się będzie jeździło. Natomiast tym bardziej mnie cieszy, że mieszkańcy przechodu będą mieli fajny asfalt w drodze do gminy, bo oni będą akurat jechali w tą drugą stronę, w stronę Sosnówki. Udało nam się tutaj pozyskać środki na naprawdę ładny odcinek drogi, bo to będzie niecałe 2 km, dokładnie 1900 metrów, chyba z kilkoma metrami. Prawie 2 km, więc tutaj uważam, że to jest też duży sukces, bo łącznie z drogą w Pogorzelcu i w Wygnance wspólnie z powiatem wyremontujemy w tym roku 4 km dróg. Także jestem z tego bardzo zadowolony, jestem dumny z tego, że udało nam się zrealizować wspólnie taką dużą inwestycję. Nie oszukujmy się, na możliwości i budżet gminy Sosnówka jest to naprawdę duża inwestycja i mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się wyremontować jakiś odcinek drogi. Tutaj akurat
Ja bym sobie życzył i po rozmowie z kierownikiem obwodu drogowego w Słowatyczach ustaliliśmy, że fajnym działaniem byłoby połączenie wyremontowanych dróg między Lipinkami a Wygnanką. Tam jest również odcinek bardzo zniszczony, jednak jest to długi odcinek. Jeżeli nie uda się zrobić tego w ciągu jednego roku, podzielimy to na etapy, ale z czasem myślę, że też wyremontujemy i tamtą drogę. Oczywiście złożyłem wnioski do Polskiego Ładu. Miejmy nadzieję, że gmina Sosnówka zostanie dostrzeżona i środki, które właśnie złożyłem wnioski na drogi i te środki by znacząco pomogły w remontach tych dróg, które mamy na terenie gminy. Wtedy z wyremontowanymi drogami powiatowymi stanowiło fajną sieć dróg, gdzie byłby dobry przejazd, ładny asfalt i nie tylko w różnych kwestiach komunikacyjnych, ale też zwykły dojazd do pól. Wiadomo, też to jest ważne, jesteśmy gminą rolniczą. No i też fajnie się jedzie tym ciągnikiem po równej drodze, a nie skacząc po całej kabinie. W tym momencie są prowadzone roboty przygotowawcze, akurat z tej strony tego nie widzimy, bo tu jest niewiele zakrzaczeń. W przebitkach jest to widoczne. Drodze, ale w przebitkach będzie to widoczne. Są roboty przygotowawcze, czyli usunięcie krzaków i niebawem wykonawca przystąpi do wyrównania, bo tutaj też poziom tej drogi jest tragiczny. Miejscami powstały trzy garby, więc będzie wyrównanie i następnie wylany asfalt. 1,5 miliona złotych? Łączna wartość płac? Łączna wartość płac 1,5 miliona wspólnie z powiatem. Gmina i powiat podzieliły się po połowę w kosztach. Tak, równo po 50%. Ale dzięki temu mamy udaną współpracę. I jeszcze na koniec, szybciutko, bo samochody ciężarowe jadą. Do kiedy prace zakończone zostaną? Do końca października powinniśmy już jeździć nową drogą.